No i na prawo patrzę, czekałem przez 100 mil. No więc co ja robię? Biorę to, czekają. Już idzie ta ekipa filmowa, prawda? Bo uśmiechnij się. Czy pamięta pan profesor, gdzie pana zastał wybuch powstania? No, bardzo dobrze pamiętam, bo ja byłem przez cały okres okupacji w podziemiu. No i rozkaz był, proszę pana, pierwszego zbiórka naszego, i to ja byłem w oddziale specjalnym, do zadań specjalnych, zbiórka całego naszego oddziału tam w lokalu na ulicy Chmielnej o godzinie 9, proszę pana, no i jakieś 15 po 9 przychodzi łączniczka Lusia, staje na baczność i mówi: godzina w 17. No i w ten czas, prawda, ja mówię: dobrze, to ja proszę o pozwolenie, żebym pojechał jeszcze na Żoliborz. Dlaczego? Bo ja mieszkałem na Żoliborzu. Dlatego, że miałem przygotowany mundur na powstanie. Mundur po świętej pamięci moim kuzynie, który zginął w Oświęcimiu, ale został jego mundur. Ja go przerobiłem już wcześniej, prawda, licząc na to, że jak będzie powstanie, to ja wystąpię w mundurze. No więc mówię: zgoda, bierz rower, jedź na Żoliborz, wrócisz najpóźniej za godzinę, może być, prawda? No ja wracam, prawda, chcę, a moja matka mówi: słuchaj, no przecież to będzie co, jeden dzień, 2 dni. Włożysz na defiladę zwycięstwa, wiesz, daj spokój, weźmy, no co, prawda, bo przecież teraz będzie 2 dni, prawda, walki, wiesz, prawda, no i wiesz, i nie bierz butów, weź tylko, prawda, gdzieś tam takie miękkie ubuwie, wiesz, bo to chodziło, no przecież to jest kwestia maksimum 2, może 3 dni, no więc mówię: cieszę się bardzo, oczywiście, zobaczymy, czeka na ciebie mundur na defiladę, no więc... No oczywiście od tego czasu już wyjechałem, prawda, żeśmy czekali na rozpoczęcie, no zajęcie stanowisk, prawda, przewidzianych. Miałem zadanie, nasze zadanie polegało na zdobyciu poczty głównej, która była bardzo silnie broniona. No i zaczęliśmy. Praktycznie rzecz biorąc, to już rozpoczęła się w Śródmieściu, w niektórych punktach były już strzelaniny, bo były zespoły ludzi, którzy tam szli, prawda, i Niemcy usiłowali zatrzymać, już byli uzbrojeni, więc były małe incydenty, no i potem oczywiście się to rozpoczęło od razu zatrzymaniem samochodu na niemieckiego i wzięciem do niewoli pierwszych oficerów niemieckich. No, z radością, prawda, że mają broń, mają pistolety. Okazało się, że mieli pistolety, ale bez naboi. Mówi pan o tej sytuacji, w której wziął pan do niewoli 14 czy 15 właśnie żołnierzy niemieckich i dostał pan właśnie nowy pseudonim Wypad? Czy... No to już jest, to było drugiego, no bo usiłowaliśmy zdobyć pocztę główną pierwszego. Batalion Kiliński zorganizował frontalny atak, niestety kilkanaście osób zginęło. No i w ten czas nasz dowódca, porucznik Arnaś, wpadł na pomysł, a może od tyłu. No okazało się, że od tyłu jest podwórko poczty i ogrodzone takim niewysokim murkiem od podwórka następnych domów. To był dom Świętokrzyska 19. No więc oczywiście plan jest taki. Wysadzamy w powietrze mur. W momencie, jak wyleciał w powietrze, jest ten szalony dym, wpadamy, prawda, na podwórko, no i od razu wiedzieliśmy, że tam, prawda, część biegnie prosto na klatkę schodową, część biegnie do tunelu, który wychodził na ulicę Warecką. No i oczywiście wybuch, kobiecy patrol minerski wysadził, no i tylko nam 3 udało się przeskoczyć, był tak silny ogień, prawda, pozostali tam było paru od razu z miejsca zabitych. No i tamśmy się rozdzielili, ja wszedłem do tego tunelu takiego dużego prowadzącego na ulicę Warecką, którymi samochody wjeżdżały. I tak stoję, patrzę, myślę sobie, jak to dalej, gdzie widzę jakieś drzwi, widzę napisane po polsku wartownia. No miałem lekkim, ja byłem członkiem oddziału specjalnego, oddziału OSP, wszyscyśmy byli uzbrojeni. Mieliśmy, prawda, ja miałem pistolet maszynowy 25-strzałowy niemiecki, miałem 2 granaty poza tym. Miałem polski hełm, prawda, oczywiście cywilne ubrania, ale pas wojskowy, prawda. No i widzę, że jest drzwi i napis jest wartownia. No więc oczywiście mam tego z tym, że już byłem ranny, ja miałem lewą rękę, miałem postrzał wcześniej, także miałem zabandażowaną na lewą rękę na tym braku, no ale trzymałem, prawda, ten pistolet maszynowy, otwieram drzwi, a tam 14 esesmanów stoi, prawda, jest duży stół, masę tam broni leży, oni się uzbrajają. Okazało się, że to zestaw, który miał zastąpić tą grupę, która była poprzedniej, i tam uzbrajali się, tam pistolety wisiały, te maszynowe, pistolet, karabin maszynowy i tak dalej. No więc oczywiście ja, no cóż, naciskam cyngiel, nie odpowiada. Naciskam drugi raz, nie odpowiada. Zaczął się. No niestety zdarzało się, ale to wyjątkowo. No i w ten czas, tak jak Niemcy wołali do nas, zatrzymywali, to wołali halt, stój, Hände hoch, prawda, schneller, szybciej. No więc oczywiście tak jak oni tym rykiem takim strasznym mówisz, Hände hoch, ale schneller, schneller i tak, prawda, tak. Nie podnoszę ręce. Ja przestraszonym się sobie na sądu. Chodzi o to, żeby tu wyszli, prawda, no więc mówię... Ale... A powiedzmy, panu się zacięła broń, wystarczyło, żeby oficer wyciągnął Lugera albo inną broń i wypalił do pana. No więc on miał pistolet, ręczny pistolet, więc ja jak podszedłem jemu, to wyciągnęłem, więc już coś... No i prawda, w tym momencie tam dwóch kolegów było, jeden kolega już też wszedł, prawda, za mną, więc oczywiście wszystkich natychmiast ich rozbrajamy. No i w tym samym czasie jest akurat atak kolegowski z batalionu Kiliński na front, także ci, co ostrzeliwali tam podwórku, to zostali wycofani, no i w ten sposób poczta została zdobyta, no i oczywiście dalej był problem, prawda, obrony, prawda, wszyscy się rzucili, żeby rabować tę broń, bo nie, to jest nasza broń, prawda. No i w ten sposób nasz oddział, który był uzbrojony nieźle, no myśmy wszyscy mieli, ale większość to miało po prostu pistolety, paru miało karabiny, mieliśmy na 14 osób, mieliśmy 3 pistolety maszynowe, ale mieliśmy dużo granatów, po 2-3 granaty miał każdy. No i teraz oczywiście wszyscy się świetnie ubrali, no a poza tym ja w tej sytuacji od razu do pierwszego Niemca, który ma piękne buty, zdejmą to umundurowanie swoje tam oczywiście natychmiast, prawda, helm, od razu się zrobił przepaskę na tym hełmie biało-czerwono, no więc nasz oddział w ten czas 16-osobowy był zbrojony kapitalnie, prawda, także potem mieliśmy możliwość brania w doraźnych, rozmaitych akcjach, w różnych miejscach, na Woli, prawda, na Powiślu, w centrum, prawda. No, część naszego batalionu przeszła na sterówce, została, nie wróciła, wrócili dopiero później w czasie ewakuacji już. A pan wspomina te pierwsze dni sierpnia, to była taka wielka euforia, nastroje były bardziej pozytywne, czy był lęk, że to jest ta wielka dysproporcja sił? Tak, nie, no więc muszę powiedzieć, że tutaj bardzo szybko Śródmieście, Powiśle, no i jednak część Starówki, część Woli, prawda, Żoliborz, później Praga, to wcześniej to była inna sytuacja, ale duża część Warszawy była już przez nas opanowana. A jeśli chodzi o centrum, no to już od razu wszędzie, centrum i Powiśle, od razu w Plagi, wszędzie, prawda, i dosłownie, no 2 dni już jakieś dokumenty, prawda, już jakieś tabliczki, że tu jest taki urząd, to natychmiast muszę powiedzieć, to był oczywiście, no, te okresowe, prawda, ostrzeliwują, no trzeba chować się w ten czas, no wszędzie porobione są już takie schowki piwniczne, no ale, no a poza tym jest no, niesłychana serdeczność w stosunku do nas. Przez pierwsze 3-4 dni to człowiek nie mógł się upędzić. No co rusz to ktoś tam wypadały, jakieś zespoły pań, prawda, z jakimiś tam owocami, ciastkami, jakimś siebie, prawda. To był to tak powszechny entuzjazm, że wydawało się, prawda, że no poza tym no, były pierwsze zrzuty, Także naprawdę wydawało się, że powstanie się uda. No i oczywiście, gdyby nie Roosevelt, prawda, to by się udało, bo gdybyśmy mieli te zrzuty, które moglibyśmy mieć, prawda, tę broń, którą moglibyśmy mieć, no to oczywiście były szalone możliwości, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, olbrzymia większość żołnierzy niemieckich była już zdemoralizowana. Praktycznie rzecz biorąc, w bezpośredniej walce chodziło o to, żeby zabić dowódcę, prawda, powiedzmy dowódcę plutonu, a w ten czas już większość się poddawała. Myśmy masę mieli wieńców niemieckich przecież, poddawali się, prawda, no ci na poczcie głównej, prawda, tam był cały autobus rannych. Na Warecki, ja właśnie widzę, taki, otworzyłem ten, one ręce do góry podnieśli, no i wołają, że kameradę, niech jestem, proszę, proszę. No ja mówię, nikt, ja mówię, słuchaj, do jeńców nikt nie strzela, prawda, są ranni, zaraz przyjdą. I nasze stanie to wreszcie opanowały ich, prawda, dali jakieś tam opatrunki i tak dalej, także, ale no, no przecież ostatnio, no, po kapitulacji, to tam paruset jeńców, prawda, zostało wydanych. Jeżeli chodzi o największą traumę związaną z Powstaniem Warszawskim, widziałem jeden z wywiadów, mówił pan, że jednym z takich najbardziej tragicznych wydarzeń to było, jak Niemcy pędzili przed czołgami ludność cywilną. Jakoś trzeba było obronić barykadę i no, zginęła wtedy dziewczyna. Czy to jest to najbardziej tragiczne wspomnienie z Powstania Warszawskiego, czy może ma pan jeszcze jakieś inne takie traumatyczne przeżycie? No więc ja no, mam no, cały szereg przeżyć, no, ale no, jedno przeżycie wyjątkowe, to mianowicie było na Woli. Nasze zadanie polegało na tym, żeby wstrzymać możliwość komunikacji z Woli na Pragę. Prawda? W związku z tym atakowaliśmy, doszliśmy podziemiem Haberbusza i Szylet, browar. Były duże piwnice z zapasami zresztą piwa, prawda? Myśmy zaszli pod pozycje niemieckie, prawda? No i tam były takie małe odzianka zakratowane, to z tych odzienek, prawda, jak tam się walczyło. I tam miałem takie jedną taką sytuację, która bardzo jakoś mnie tak... Moja sytuacja rodzinna była specyficzna, bo mój ojciec umarł, jak ja miałem 11 lat, prawda, i byłem już jedynakiem, mój brat też zginął tragicznie, także no, byłem wychowany przez matkę, miałem jakiś taki niezwykły kult, prawda, matki. No jest taka sytuacja, że ja już tam daleko dochodzę, małe okienko takie ukratowane, jakaś tam skrzynia staje na tym, patrzę, widzę, niemiecki ciężki karabin maszynowy stoi, to jest wczesna godzina rano, gdzieś 4, 5, pusto, raptem drzwi się otwierają, wychodzi jakiś SS-man i tak się, prawda, przeciąga, no i ja do niego strzelam. I on tak lekko się tak odwrócił i zawołał, Mutter, matko, i padł. No oczywiście zaraz masa wyskoczyła, tym zaczęli tam strzelać, myśmy się byli dalej przesunąć. No ale muszę powiedzieć, że to na mnie zrobiło straszne wrażenie, bo ja byłem wychowywany przez matkę, prawda? Tak, no Szwab, Niemiec, prawda? Ale z drugiej strony jego matka dowie się o tym, prawda? No i potem była jakaś tam chwila przerwy, myśmy wyszliśmy na wierzch, akurat inna rzecz, że wszędzie byli księża. To jest bardzo ciekawa historia, ale wszędzie na stanowiskach jakichś bliskich Niemców zawsze się pojawia jakiś młody ksiądz. No podchodzę do niego, mówię, no chcę się wyspodobać. Mówię, co? On mówi, słuchaj, to jest wola. On parę dni temu mordował kobiety, mordował dzieci, to jest zbrodniarz. Ty wykonałeś taki wyrok, prawda? No więc taki jeden fragment, który bardzo mi prawda, w pamięci się utknął, no ale oczywiście no, po prostu się strzelało, no nie miało się tych, prawda, no był zwyczaj nacinania sobie na pistolecie, prawda, i liczenia, no ale to wszystko jest w gruncie rzeczy teraz z perspektywy, jak człowiek wspomina, to no, wojna była okrutna. Jakie pan czuł uczucia do Niemców? Czy to była w czasie wojny nienawiść, czy teraz pan wybaczył im? Sposób postępowania Niemców w czasie wojny był niesłychanie okrutny. Wielokrotnie się zdarzało, idę ulicą, prawda, raptem z boku wychodzi patrol taki 3-4 osobowy. Halt! Hände hoch! Ręce do góry od razu, prawda. W ogóle się nie mówi normalnym językiem, prawda. Każdy kontakt z Polakami to wrzask. No my praktycznie rzecz biorąc to marzyliśmy o tym, że przyjdzie taki czas, że będziemy już, prawda, będziemy po prostu strzelać z jakąś satysfakcją.